Cześć, z tej strony Wojtek z To Wszystko Winalfów. Dzisiaj posłuchajcie o plemieniu tubylców betonu. Tubylcy betonu zbyt długo zamieszkiwali ludzkie miasta, przez to umiłowali sobie komfort i wygodę. Odłączyli się od watach, osiedlili i uczynili z betonowej krainy swoje tereny łowieckie. Nauczyli się koegzystencji z mieszkańcami miast. Podróżując z kupcami do nowych metropolii i rozszerzając swoje wpływy w miarę ich rozwoju. W średniowieczu tubylcy byli częściowo odpowiedzialni za wzrost liczebności miejskiego plebsu i klas średnich. Ostrożnie rozciągali swoje wpływy również na rabusiów i zbójników, czekających na szlakach karawan. Służyli siłą i duchową potęgą przywódcom organizacji przestępczych i bandom banitów. Kiedy zaczęły pojawiać się wzmianki o wzroście potęgi maltańskich przestępców, tubylcy betonu złożyli tajną przysięgę wspierania ich w działalności. W ten oto sposób zostali przyjaciółmi mafii, która pomagała utrzymać zasłonę. Tubylcy betonu służyli jako wyspecjalizowani zabójcy. Członkowie tego plemienia toczą nieustanną walkę z wampirami, ale w znacznej części aktywność obu przeciwników podzielona została na dwa cykle, dzień i noc. Tubylcy betonu rządzą miastem za dnia, krwiopijcy zaś przejmują nad nim kontrolę w nocą. Wielu starszych tego plemienia zawierało próbne układy pokojowe z książętami miast. Niestety te porozumienia były łamane bądź to przez młodych garu, bądź też dlatego, iż panująca anarchia utrudniała utrzymywanie ich mocy. Między wilkołakami i wampirami nie zapanuje trwały pokój, bez względu na to, jak bardzo próbowaliby się dostosować. Oba gatunki w głębi duszy zawsze pozostają wrogami. Tubylcy betonu nieustannie badali i badają duchową strefę swoich miejskich domów, poszukując nowych i zmienionych duchów, powstających w oddziaływaniu na siebie szkła, stali, ciała i nadziei. Kiedy nadeszła epoka rewolucji przemysłowej, tubylcy betonu zauważyli, że ich rola jako miejskich garu zaczyna się zmieniać. Postanowili więc zaadaptować się do nowego stylu życia. To właśnie wtedy uznali technologię, siłę pary i żelaza, a później elektryczności i stali za potężne moce posiadające swoistego rodzaju duchy. W miarę jak tkaczka zaczęła oplatać świat swoją pajęczyną, tubylcy betonu nauczyli się przywoływać duchy wielkich zakładów przemysłowych i olbrzymich budowli wznoszących się wysoko ku niebu. Nauczyli się podróżować po sieci i wykorzystywać ją do swoich celów. Przemawiali do olbrzymich monolitów. Słuchali pełnych harmonii pieśni wiszących mostów. Wkrótce zdali sobie sprawę, że samo miasto jest żywą istotą, modelem wszechświata. Tak jak garu żyli w harmonii z żywą Gają, tak tubylcy betonu żyli w harmonii z miastem. Niektórzy członkowie tego plemienia potrafią odkryć inkarna, zbiorowego mieszańca miejskich duchów, ducha ojca miasta lub wiadomo, matki. Harold Szpikulec, chicagowski teurg tubylców betonu, ponoć raz rozmawiał z ojcem miasta Chicago, który objawił się jako olbrzymi, szeroki w barkach robotnik, o skórze pokrytej rakowymi naroślami i oczach niczym wściekły pies. Podczas II wojny światowej tubylcy betonu włamali się do działu badawczego projektu Manhattan. Odkryli tam pierwszego ducha atomu, stworzonego przez Einsteina. Duch przekazał im kilka proroctw i polecił obserwować nowych duchowych braci, mających nadejść w najbliższych latach. Proroctwa ducha atomu miały się spełnić dopiero w latach 60. Kilku kubylców betonu, wykorzystując wiadomości uzyskane od szczurzych informatorów, zinicjowali projekt komputerowy ARPA. Odkryli, że PDP-1, używany przez studentów MIT, jest punktem ogniskowym otwierającym przejście do królestwa elektroniki, gdzie wszystkie dane przetwarzane przez procesor zostały odzwierciedlone w rzeczywistości. Tubylcy betonu spotkali się w elektronicznym królestwie z pierwszymi duchami sieci i powrócili, lepiej rozumiejąc nową technologię. W ten oto sposób odkryli jeszcze jedną siłę duchową. Od tego czasu młodzi członkowie plemienia zdystansowali swoich rodziców w rozumieniu nowej technologii i jej duchów.
Starsi wiedzą więcej o mocach drzemiących w siłach silników spalinowych, parzy elektryczności i wielkich urządzeniach. Ale niewielu przystosowało się do nowych duchów. Struktura. Chociaż tubylcy betonu odłączyli się od mafii, to jednakże wciąż utrzymują strukturę rodzinną. Władza opiera się na zdolnościach finansowych, duchowych i technicznych. Od czasu do czasu następuje połączenie rodzin tubylców betonów, zdarza się to jednak wyjątkowo rzadko. Od czasu do czasu zdarzają się krwawe porachunki pomiędzy rodzinami. Szczególnie gdy jedna z nich stanie się zbyt niezależna lub nadmiernie skorumpowana. Tubylcy betonu wymagają niekwestionowanej lojalności od swoich starszych członków. Zapewniają za to sporą swobodę młodym, którzy dzięki temu zdobywają wewnętrzną siłę, a tej będą wszak potrzebować, kiedy awansują w hierarchii. Garu tego plemienia na ogół przyjmują bardzo ludzkie imiona, chociaż okazyjnie adaptują ironicznie rodzime nazwiska i nazwy takie jak przestrzeń na dysku, tablica przestrzenna, oczyszczacz ekranu. Odłamy. Losowe przerwanie. Tubylcy betonu są opętani obsesją na punkcie komputerów i komputerowej rzeczywistości. Jeżeli nie siedzą w danej chwili przed klawiaturą, a ich twarzy nie oświetla ekran monitora, to na pewno bezpośrednio komunikują się z duchami sieci, widmami danych i pająkami dostępu. Odkryli sposób łączenia oprogramowania z duchami tworzącymi aplikacje duchowe. Ich ulubionym komputerem stał się laptop, gdyż jest wystarczająco mały, aby można było go wszędzie ze sobą zabrać. Nigdy nie oddalają się od linii telefonicznej, do której mogą podłączyć modem. Przerwanie to niezorganizowana grupa hakerów, współpracująca ze sobą na zasadach anarchistycznych. Wynikiem jej zjednoczenia jest pokrywający cały świat sieć komputerowa, z której czerpią informacje o nowych interesach Żmija, Penteksu, przełomach technologicznych i wydarzeniach naukowych. Przypomnę tylko, że świat wilków apokalipsy był tworzony w latach 90. Stąd linie telefoniczne i modem. Mundral to stara gwardia wciąż lojalna rodzinom mafijnym. Służą jako najemnicy, zabójcy, ochroniarze oraz specjaliści od wymuszeń. Wielu z nich pracowało w organizacji jeszcze za czasu swojej młodości. Niektórzy od czasu do czasu współpracowali z wampirami Ventru, działającymi w podobnych strefach wpływów. Kilka wybrańców zaprzyjaźniło się z Inkarna, ojcem miasta, i wykorzystują ten kontakt jako sposób sprzedawania informacji. Rzadko kiedy członkowie tego odłamu uzyskują wysoką pozycję w rodzinie. Szanuje się ich z powodu mięśni, ale rzadko który don powierza tym zapaleńcom kierowanie delikatnymi operacjami. Miejskie prymitywy. Członkowie tego odłamu tworzą nowe, prymitywne kultury, organizują gangi i żyją na ulicach niczym dawni łowcy. Nakłuwają własne ciała, golą futro, zawiłe wzory, obwieszają się srebrem, malują i dekorują na różne sposoby. Poznali wszystkie tajne ścieżki w miastach. Kiedy zgłodnieją, kradną jedzenie, a kiedy są zmęczeni, włamują się do pustych budynków i śpią. Miejsce farmerzy. Miejsce farmerzy pragną zazielenić miasta. Chcą zainstalować urządzenia hydroponiczne na dachach drapaczy chmur i zasadzać drzewa na ulicach, wszędzie tam, gdzie tylko się da. Opracowali nowe rytuały wspomagające rozwój flory w niesprzyjającym miejskim środowisku. Jeżeli nie mogą zasadzić roślin na zewnątrz, tworzą ogrody botaniczne oraz domowe, stale walcząc o zachowanie resztek naturalnego pejzażu, jaki pozostał w mieście. Tubylcy betonu wywodzą się z Mezopotamii, choć wtedy nie nazywali się jeszcze tubylcami betonu, i szybko zyskali reputację ciekawskich i dziwnych garu. Byli pośród pierwszych wilkołaków, którzy zamieszkali w ludzkich osadach, gdzie nauczyli się szanować ludzką pomysłowość i zdolność przystosowania. Gwałtownie sprzeciwiali się Impregnum i odegrali wielką rolę w jego zakończeniu, czego wciąż jeszcze nie wybaczyli im członkowie Czerwonych Szponów. Teraz tubylcy betonu żyją w ludzkich miastach, nie dlatego, że nie mają dokąd pójść, jak na to żuje, lecz dlatego, że chcą. Co więcej, pławią się wręcz w wygodach i technologii ludzkiej. To skrzywienie często czyni je źródłem wielkiego zamieszania, a czasem nawet gniewu wśród innych garów. Z pewnością nikt zbytnio im nie ufa. Głosy krytyki trafiają tam
jak w pustkę. Tubylcy betonu tłumaczą, że nie są wynaturzeniem, wręcz przeciwnie. To oni są wilkołakami, najlepiej rozumiejącymi matkę. W końcu oni poszli o krok dalej w teorii ewolucji. Jeśli Ziemia jest stopniowo betonowana, a Słońce zasłaniane smogiem, to najwyraźniej ani Ziemia, ani Słońce nie są w stanie przetrwać. Jeśli inni Garu chcą koniecznie pozostać w świecie marzeń, to niech im będzie, ale sprytnie uczą się żyć tu i teraz. Nowe nie zawsze jest złe, a drapacze chmur to po prostu drzewa nowego lasu. Być może Gaja odziana w asfaltowy pancerz i osłoniona tarczą z dwutlenku węgla lepiej przyjmie ataki żmija. Tubylcy betonu utrzymują kilka potężnych kaernów miejskich. Są niezwykle dumni, gdy odzyskują nowe siedziby Gai. I uparcie twierdzą, że tylko oni mogą ograniczyć falę zepsucia, wylewającą się z miast. Tylko oni, korzystając ze swej wiedzy o mieście, potrafią wytropić i zniszczyć najpodlejszych członków ludzkiego gatunku. Z tego też powodu nie nazwano ich jeszcze zdrajcami. Oczywiście duża część możliwości tubylców betonu wiąże się z tym, iż posiadają oni znaczące majątki. Nie mają co prawda wpływowych krewniaków w społeczeństwie ludzkim, ale wiedzą o nim z pewnością o wiele więcej niż jakiekolwiek inne plemię. Są najbogatszymi z wilkołaków i najlepiej obeznanymi z techniką. Co więcej, teurgowie tubylców betonu zawiązują pakty z wieloma miejskimi duchami, tworząc zabójcze fetysze. Totem plemienny. Karalu. Może się to wydawać dziwnym wyborem, jeśli nie weźmie się pod uwagę, że ten insekt istnieje od 325 milionów lat. Posiada nieprawdopodobne zdolności adaptacyjne, jest niezwykle wytrzymały i niemal nie do wytępienia. Tubylcy betonu zawierają związki z ludźmi na całym świecie, są znani z przywiązywania się do ludzkiej mody, choć nie wszyscy ubierają się tak samo. W postaci wilka są zazwyczaj średniej wielkości. Futra mają często wielokolorowe i potargane, a czasem barwione. Wielu młodych członków plemienia barwi i przycina grzywy w postaci klinos, formując z nich kolorowe i dziwaczne figury. Ze wszystkich plemion tubylcy mają w sobie najmniej wilczych cech, przez co ich krew staje się wodnista. Terytorium. Tubylcy betonu mieszkają na obszarach miejskich, często kontrolowanych przez siebie. Wolą lepsze dzielnice niż ich kuzyni gnatożuje, choć młodsi tubylcy wydają się równie zadowoleni z magazynów i podejrzanych spelunek. Protektorat. Tubylcy betonu chronią tych, którzy rządzą miastem, urzędników korporacji, podziemie, gangi uliczne, naukowców itd. Zazwyczaj wśród takich ludzi znajdują partnerów. Krajobraz miejski naturalny? Nic podobnego. Drapieżnicy noszą inne przebrania, używają innych metod do łapania ofiar. Niekorzystna stopa procentowa kredytów, zeznanie podatkowe zastępują kły i pazury. Mimo to starożytny warkot triumfu wciąż daje się słyszeć w wielu gabinetach, a w oczach masowo zwalnianych łatwo rozpoznać przerażony wzrok osaczonej łani. Rytuał przejścia. Tubylcy betonu nie widzą powodu, aby ich szczenięta miały uczyć się polować i zabijać. Wolą, żeby tworzyły swoje własne watahy. Wymagają od nich jednak spotkania się w regularnych odstępach czasu. Czasami starsi tubylców betonu stawiają jakąś nową watahę w trudnej sytuacji. W nadziei, że szczeniaki poradzą sobie najlepiej, jak tylko potrafią, przy użyciu wszystkich dostępnych środków, jakie tylko uda im się zdobyć. Duchy pilnują szczeniaków wszędzie i meldują o ich poczynaniach. Zależnie od ich zachowania w miejskiej dżungli, starszy albo będzie głosował za przyjęciem ich do plemienia, albo poddania im kolejnym próbom. Wiadomo o kilku szczeniakach, które nie kończyły rytuału i zostały roninami. Krewniacy. Od zwyczajnych agentów mafii, tajnych stowarzyszeń i jakuzy do ochroniarzy milionerów, tubylcy betonu, głęboko zanurzyli swoje szpony w ciemnej stronie działalności krewniaków. Wielu z tych miejskich drapieżników łączy instynktownie swych kuzynów w bezlitośnie skuteczne drużyny.
Kombinacja ta służy zarówno szczytnym, jak i przyziemnym celom. Wielu jest lojalnych aż do śmierci, inni służą tylko sobie. Miejskie prymitywy i mądrale wykorzystują krewniaków w najbardziej oczywisty sposób, tworząc rady nadzorcze i gangi, pozostające pod kontrolą ich potężnych przedstawicieli. W plemieniu tym niewielu krewniaków zostaje sierotami, ponieważ tubylcy troszczą się na dłuższą metę swoich krewniaków, obserwują ich uważniej niż inne plemiona. Ma to czasem przykre konsekwencje. Szczęśliwi męczennicy i jedna z najpotężniejszych grup łowców wilkowaków złożona jest w całości z krewniaków tubylców Bytonu. Utrzymywanie przez to plemię bliskich więzi z krewniakami doprowadziło do wyniszczenia przez męczenników dwóch watach i większości szczepu. Wilczy krewniacy to wilki przebywające w zoo, albo żyjące jako zwierzęta domowe należące do plemienia wilkołaków lub ludzkich krewniaków. Wielu garu uważa, że takie traktowanie wilków uwłacza ich godności, jednak w mieście trudno inne rozwiązanie. Nawet ci krewniacy przydają się do zbierania informacji, strzeżenia biur i tropienia przestępców w ciemnych biurach i brudnych alejkach tętniącego życiem miasta. Tubylcy Betonu wiedzą, że nie należy ignorować żadnych, ale też żadnych dostępnych zasobów. I to wszystko, co mieliśmy o tubylcach Betonu na dzisiaj. To był Wojtek z To Wszystko Winalfów. Dzięki za wysłuchanie i cześć. Pamiętajcie też o naszym Patronite. A jeśli to za wiele, to sub i łapka w górę w zupełności wystarczą.